Koszarka.pl, Piotr Adamek. Moi drodzy koledzy, koleżanki, pokazujemy dzisiaj na szybko prezentację w akcji maszyny, tej, którą tutaj widzimy. Odkurzacz do liści spalinowy z rozdrabniaczem do gałęzi do 5 cm. Amerykański odkurzacz Billy Goat model TKV 650 SPH z półprofesjonalnym silnikiem Hondy GSV 190, z lekkim systemem rozruchu. Tutaj mamy model z napędem, przekładnia łańcuchowa po jednym łańcuchu na lewym i na prawym kole, z płynną regulacją wysokości, 68,5 cm szerokość robocza. Odpalamy. Trochę poodkurzamy, trochę pozrębkujemy. Jedziemy. Rozdrabnia. Raz wirnikiem stalowym gałęzie, liście, butelki do 250 ml, żołędzie, kasztany, wykorki po aeracji. Tutaj zobaczmy sobie efekt naszej pracy. Tak to wygląda. Liście częściowo rozdrobnione, natomiast bardzo fajny stopień rozdrobnienia tutaj mamy tych gałązek. Widać, idealny na kompost, frakcja, powiedziałbym, między 1,5 a 2 cm. Bardzo mocna, wydajna, solidnie zrobiona maszyna. Billy Goat od roku 2015 jest pod flagą Briggs & Stratton. Producent docenił starania innego producenta, jakim jest Billy Goat. Wziął pod uwagę jego jakość wykonania, długą żywotność maszyn, niezniszczalność podzespołów. Także, moi drodzy, Billy Goat TKV 650 SPH, koszarka.pl. Ja się żegnam. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam.
ludzi odkurza. Powiedziałbym, dosyć zadowalający efekt. Wiadomo, nie wygarnęło na wszystkiego, ale sporą część tak. Więc oprócz zbierania liści, butelek i rozdrabniania, mamy tutaj funkcję również zasysania filcu po wertykulacji. Kosiarka.pl, pozdrawiam.